dobry. Dzisiaj jest czwartek, 26 dzień listopada. Otwieramy w telewizji Imperium zupełnie nową przestrzeń do dyskusji. To jest pierwsze premierowe wydanie programu Studio Prasowe. Ja nazywam się Andrzej Wawrzyczek. Współgospodarzami dzisiejszego odcinka są Małgorzata Lichecka, Nowiny Gliwickie, Marek Morawiak, reprezentujący Tydzień w Gliwicach. Naszym wspólnym gościem jest pan dr Zbigniew Wygoda, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta, na co dzień lekarz z Gliwickiego Oddziału Instytutu Onkologii. Bardzo Państwu dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia przede wszystkim. I myślę, że przejdziemy do podsumowania wydarzeń minionego tygodnia. Od takiego przeglądu prasy. Przed nami Tydzień w Gliwicach, Nowiny Gliwickie. Może panią redaktor Lichecką poproszę najpierw o przedstawienie, co w Nowinach Gliwickich w tym tygodniu. No, chciałabym Państwu polecić szczególnie te teksty, które pojawiły się u nas na czołówce na pierwszej stronie. Zajmujemy się tematami miejskimi, miejskim budżetem. Staramy się tutaj zrobić taką analizę rzetelną. Adam Pikul, redaktor, przeprowadził właśnie analizę budżetu miejskiego i doszedł do wniosku, że bardzo dużo pieniędzy w budżecie miejskim zarezerwowano na inwestycje z dziedziny kultury fizycznej i sportu. A na jakie jeszcze inne wtedy przekonają się Państwo, czytając tekst na areny, pieniędzy nie zabraknie. Zajmujemy się również halą Gliwice, a mianowicie sporem między miastem a Urzędem Marszałkowskim i Komisją Europejską. Finał w dwóch sądach, a o tekście Adama Pikula też warto wspomnieć z tego względu, że jest to sprawa dość bulwersująca mieszkańców i również naszych czytelników. Interwencja o tytule ZDM kosi rodziców o bardzo ciekawym przypadku znaku drogowego i płatnej strefy parkowania i kłopocie rodziców z ulicy Sobieskiego, którzy muszą biegać dosłownie do szkoły ze swoimi dziećmi, by uniknąć mandatu. O tym pisze redaktor Marysia Sławańska. Wspomnieliśmy o strefie płatnego parkowania. To ja może od razu oddam głos panu Wygodzie, który jest przewodniczącym komisji rewizyjnej, która ma w planie zajmować się tym tematem, zrobić taki przegląd tych parkomatów, które no, wielu gliwiczan ma do nich zarzuty. Zajęliśmy się już tym tematem, z tego względu, że wiele skarg pływało do nas, do Rady Miasta, i to skargi naprawdę bulwersujące. Nie chodzi nawet, nie mamy zamiaru zajmować się samą procedurą wyłaniania parkometrów, ustawiania, montażu i tak dalej, bo to niejako nie nasze gestii jest. Teraz chcemy się przyjrzeć sposobowi, jaki realizuje się te parkowanie w Gliwicach. Tu w tym artykule, który pan redaktor podaje, rzeczywiście jest podany jeden z bulwersujących przykładów. Na przykład nie uwzględniono zupełnie faktu, że ktoś może zostawić auto na przykład na krótki moment choćby po to, żeby podejść do parkometru i pobrać sobie bilet. Nieraz ten parkometr jest dosyć daleko. Notabene będziemy wnosić o oznakowanie czytelne parkometru, dlatego że mieszkańcy tu przyjeżdżają tutaj z innych miast ościennych, nie wiedzą, gdzie są parkometry i oni raz błądzą w poszukiwaniu aparat najbliższego. Czasami się zdarza, że najbliższy akurat nie działa. Trzeba szukać następnego, prawda? I w tym momencie, jeżeli on bilet pobierze, wraca samochodu, a miał pecha, że parkingowy przychodził w tym czasie, to wsadza mu karteczkę, że ma zapłacić tą opłatę, prawda, dodatkową za niewykupienie biletu. No i wtedy taka osoba, żeby sprawę załatwić, to wydaje mi się logiczne, że powinna zadzwonić do danego centrum, gdzie jest podany numer i podać numer biletu i sprawa, no niestety trzeba się udać na przykład na Wojkowską, gdzie zajmuje się centrum administrujące tym parkowaniem, no co oczywiście jest nierealne dla wielu osób. I takich absurdów możemy mieć dużo. Myśmy w tamtym tygodniu rozpoczęli pracę jako komisja rewizyjna na temat problemu związanego z płatnym parkowaniem. Za tydzień w środę umówiliśmy się właśnie na ulicy Bojkowskiej. Będziemy mieli posiedzenie bezpośrednio z spotkaniem komisji rewizyjnej z podmiotami, które realizują płatne parkowanie. Zażądaliśmy paru wyjaśnień i na pewno temat będziemy drążyć tak długo, aż wprowadzone rozwiązania, które będą satysfakcjonować mieszkańców. No, w chwili obecną uważamy, że to absolutnie nie działa, tak powinno działać. Zdecydowanie. Wiem, że pojawiły się pomysły, żeby taki punkt obsługi kierowców parkujących też w Urzędzie Miasta otworzyć, pomogło. Myślę, że zdecydowanie nierealne jest dla wielu osób, zwłaszcza osób, które są spoza miasta, przecież tu przejeżdżają, aby udawały się gdzieś no, poza, powiedzmy, ścisłe centrum, często nie znając terenu tutaj. Logicznie, że skoro strefa płatnego parkowania obejmuje centrum, no to w tymże centrum powinien być wskazywany punkt, w którym każdy kierowca może uzyskać poradę czy pomoc, prawda? Nie wiemy na przykład również, bo takie też
też mamy zgłoszenia tutaj, ile razy te parkometry nie sprawdziły się w sposób należyty, jeśli chodzi o pobranie pieniędzy. Czy pobierały, bo były wypadki, że pobierały pieniądze, nie wydawały biletów, były wypadki w drugą stronę, że wydały za długi okres czasu w stosunku do opłaty wystawionej. Więc część tutaj na pewno miasto, podmiot, który to obsługuje, mógł pieniędzy stracić, czyli mógł zyskać bezprawnie. To też chcemy wyjaśnić. No i na pewno, jeżeli byłoby takie centrum, czy punkt obsługi klienta znajdowało się w centrum miasta, choćby na przykład w urzędzie, byłoby to znacznie wygodniej. Czy to na pewno nie jest problem nowy, bo on trwa już od jakiegoś czasu, zarówno to, o czym Państwo wcześniej mówiliście, że osoby, które kontrolują, czy bilet został zakupiony, rzeczywiście często te kontroli doprowadzają już w trakcie pobierania tego biletu. Rzeczywiście potem taki kierowca wraca do swojego auta i okazuje się, że ma mandat i musi jeździć na Nowe Gliwice, na ulicę Bojkowską, czyli przez całe Gliwice, prawie do Rogatek, żeby tę sprawę potem wyjaśniać, bo trzeba to tam na miejscu zrobić. Także taki punkt w urzędzie na pewno by się przydał. A sprawa, tak jak mówię, no nie jest nowa. Przypomniało mi się, wrzucaliśmy jakiś czas temu, przecież prawie doszło do rękoczynów. Myśmy to w internecie publikowali i to było chyba już na samym początku, jak tylko ten system wprowadzono. I rzeczywiście te opłaty, które czasami, no to jest przykra sprawa, ale czasami są zabawne, bo gdzieś tam też te rachunki czytelnicy wysyłali, zdjęcia rachunków, gdzie trzeba było zapłacić 70 groszy, automat brał 20, nie wydawał reszty jeszcze na tym rachuneczku, było napisane dziękujemy, zapraszamy ponownie. Także to już przybierało czasami taką karykaturalną formę. No także no, mam nadzieję, że Państwo to na Radzie Miasta poruszycie i uda się kilka tych kwestii. Dokładnie, wyjaśnić. Dziękuję. Żeby zakończyć, podam tutaj Państwu jeden przykład. Pewnych spraw mogliby się uniknąć, gdyby od początku wprowadzono system kompletnie i sprawnie działający. Tak niestety się nie stało. Do ostatniego dnia były prowadzone poprawki, instalacje, które tak spowodowały, że spora część nie była uruchomiona należycie, ale na przykład byliśmy zapewniani na jednym z poprzedzających sesji Rady Miasta, że między innymi każdy z parkingowych będzie posiadał terminal, to będzie mógł sprawdzić, czy osoba opłaciła. Niestety takie terminale nie posiadają do chwili obecnej. Gdyby tak było, no w tym momencie to, co pan redaktor mówi, nie byłoby problemem, bo ktoś wystukując i pobierając bilet automatycznie jest rejestrowany w systemie, jaką osoba to opłaciła. Jeżeli przychodzi parkingowy, sprawdza rejestrację, wystukuje, jest opłacony, dziękuję, idzie dalej. A tak, jeżeli w międzyczasie nie zdążył delikwent dojść do samochodu i włożyć karteczkę na szybę, jest traktowany jako osoba, która nie uiści opłaty. Myślę, że przejdziemy płynnie w takim razie do tygodnia w Gliwicach. Balony na drzewie. Co to jest za informacja, co to jest za ciekawostka? No, my co mamy, nie da się ukryć, inną formułę niż nowiny, także nie mamy tak dużo treści na pierwszej stronie. A w Gliwicach dużo się dzieje, ale nie aż tak dużo, żeby wszystkie redakcje obdzielić informacjami na jedynkę, także wybraliśmy taką wesołą w tym tygodniu. Otóż studenci Wydziału Architektury w ramach zaliczenia przedmiotu mieli Gliwiczan zainteresować kwestią małej architektury, tak? No i szukali takiego pomysłu, co zrobić, żeby ci Gliwiczanie w ogóle zwrócili uwagę, próbowali z nimi rozmawiać na ulicy, no to niekoniecznie przyniosło efekt, wiadomo, ludzie się śpieszą, raczej się na ulicy nie zatrzymują na rozmowy. No i wpadli na taki pomysł, że po prostu jedno z drzew znajdujące się przy Placu Krakowskim oblepią balonami z różnymi napisami, to rzeczywiście uwagę przyciągnęło. Myśmy to zdjęcie dostali od studentów, wrzuciliśmy na swojego Facebooka. Tam w niedługim czasie rzeczywiście kilka tysięcy lajków się pojawiło, także ono wywołało taką no, duże zainteresowanie, też dyskusję na temat samej akcji. No, postanowiliśmy, że w tych trudnych politycznych czasach, trudnej pogodzie, bo nadchodzącej zimie, damy coś pozytywnego na pierwszą stronę. No oczywiście poruszamy też temat, o którym na pewno będziemy za chwilę rozmawiali, czyli gliwickiej onkologii. Poruszamy też kwestie parkomatów, to już było. No i oczywiście z tych najważniejszych tematów też kończące się prace przy budowie DTS. Także to wszystko w ostatnim tygodniu. Przejdźmy może do tematu tego, który już tu awizowaliśmy parę razy. Instytut Onkologii, oddział w Gliwicach. Jak długo jeszcze Gliwice będą oddziałem Instytutu, a kiedy doczekamy się tego Śląskiego Instytutu Onkologii? To jest problem, ja tylko krótko powiem, bo wiele osób nie wie. Spotykam się z różnymi zdaniami na ten temat. Oddziałem został pod koniec lat 40, to już było jasne, bo wiele osób się wydaje, że to połączone nie tak dawno. Instytut Onkologii został oddziałem warszawskiego pod koniec lat 40, kiedy tworzyła się struktura onkologiczna w Polsce. W zasadzie od samego początku. Rok czasu był jedynie samodzielną
dowolną jednostką. No i w tej chwili, kiedy w ciągu iluś lat, jak nie patrzę, bo ja pracuję 20 lat, przeszło mi Instytucie Onkologii, przyszedłem do pracy wtedy, kiedy był to jeszcze stary budynek, który w zasadzie był w dużej części, ten ceglany obecny po remoncie, w dużej części był zdekapitalizowany, a nowy był w budowie, która nie wiadomo już wtedy, bo kiedy się zakończy, kiedy zakończy. W chwili obecnej, po 20 latach działalności, no dużo pracyśmy włożyli. Profesor Maciejewski, który przez 20 lat prowadził tę jednostkę, dziś wykonał z udziałem nas wszystkich pracowników naprawdę kawał dobrej roboty. Jesteśmy, tak powiem, na topie. No i w tym momencie jednostka to jest na topie, która przynosi zyski, która świetnie je, świetnie leczy, ma dobre wyniki w nauce również. Nagle spostrzegana staje się, już nie nagle, tylko dwóch lat przeszło, jako świetna, przepraszam za wyrażenie, dojna krowa, w której można pobierać pieniądze. Przypominam, że raz już zabrano nam pieniądze, kilkadziesiąt milionów w 2012 czy 2013 roku do Warszawy. Kraków też wtedy jako drugi oddział musiał też dołożyć swoje, co zresztą w chwili obecnej, między innymi moim zdaniem, absolutnie jest przyczyną tego, że Kraków ma bardzo złą sytuację finansową. Oddział krakowski, no i ty widzisz, żąda się od nas znowu pieniędzy. Prowadzą bardzo nieładną zresztą, moim zdaniem, w wielu mediach i regionalnych, i ogólnopolskich nagonkę. Łącznie z inwektywami, z posuwaniem się do oskarżeń różnego typu oraz podawaniem steku bzdur, co ty bardziej martwi, że często pod tymi listami podpisują się osoby z tytułami profesorskimi. No to jest dla mnie absolutnie dopuszczalne. Twierdzenia, że odłączenie się Gliwic spowoduje upadek wręcz onkologii polskiej, nauki polskiej, pacjenci będą mieli do kitu, no są bzdury wyssane z palca. To jest jednak zmiana organizacyjna. Oczywiście. Warszawa pozbyłaby się w tym momencie jednostki, która w razie potrzeby zawsze dołoży, prawda, pieniądze. Przypominam, że Instytut Onkologii Warszawy jest większą jednostką nawet niż nasz instytut. Jest jednostką znajdującą się blisko władz centralnych różnego szczebla. Ma ten sam sprzęt, który my mamy. Prowadzi szersze badania nawet niż badania, które my prowadzimy. I bez problemu mógłby sobie dać radę w ten sam sposób. Więc twierdzenie na przykład, że my w jakiś sposób dziwny wykorzystujemy wysokokosztowe procedury, jest nieuprawnione. Warszawa może być to samo. Tylko dziwne, czemu Warszawa nie ma takich środków zysku, a my mamy. Jest to kwestia zarządzania bezwzględnie i uważam, że zasługujemy na to my na Śląsku, żebyśmy mieli własną jednostkę, która wykonuje badania dla pacjentów, przede wszystkim naszych śląskich. Pamiętajcie Państwo jeszcze jednym, co jest bardzo istotne, że my te pieniądze, które mamy, mamy dzięki kontraktowi z NFZ-em. No bo w tej chwili jakie jednostka zyskuje, skąd przychody? Głównie z kontraktu z NFZ-em. Przychody z budżetu centralnego naukę są śladowe. Możemy je pominąć w ogóle. I teraz tak, NFZ Śląski, który daje pieniądze na leczenie pacjentów, no przeważającej części ze Śląska, i co tak te pieniądze, które sobie mam odejść do Warszawy, do centrali, w imię jakich celów, jakich idei. No to jest po prostu dla mnie, to jest zwykła grabież w majestacie prawa. A tu też się ocieramy troszeczkę o to, od dłuższego czasu też jest o tym dyskusja, czyli połączenie kas chorych w jeden NFZ, ta cofnięcie tej reformy decentralizacyjnej finansowania służby zdrowia. To też jest osobna cała dyskusja, czy nie powrócić do tych 16 kas. Tak, to jest dyskusja oczywiście na temat ustrojowy, prawda? I jak powinien wyglądać finansowanie usług zdrowotnych. Kasy też nie były dobrym pomysłem, chociaż moim zdaniem trochę lepszym niż fundusz, dlatego że one były ściśle ulokalizowane w województwach konkretnych. No i teraz zresztą, jak województwo stało finansowo, ta kasa stała finansowo. I oczywiście były mechanizmy potem wyrównywania dopłat między tymi kasami. Uważam, że powinien być NFZ jako ubezpieczyciel generalny, który zabezpiecza podstawowy koszyk. No bo będą pacjenci, którzy nie zapłacą, którzy będą bezrobotni, bezdomni itd., itd. oraz pakiet kilku ubezpieczycieli prywatnych, komercyjnych, które każda osoba będzie mogła wykupić sobie szerszy zakres świadczeń. Więc postawa na pewno musi być przez państwo finansowana. Jakie postaci to będzie z budżetu, co mi się osobiście nie podoba, co proponuje PiS, gdyż obawiam się niestety, że to będzie bardzo upolitycznione, czy to z postaci NFZ-ów, czy powinno istnieć. Natomiast cała reszta powinna być finansowana w różny sposób. Jeżeli ktoś chce mieć szerszy koszyk świadczeń, szybszy dostęp do niektórych usług i tak dalej, wykupić sobie ubezpieczenie dodatkowe, o ile go będzie stać na to. To w jakiej fazie w tej chwili jest sytuacja odłączenia? W jakiej fazie? No w tej chwili fazie jest takiej, że stają się cały czas na prowadzeniu. No, niekorzystne jest to, że zmieniła się ekipa polityczna i rząd, prawda? I działania, które rozpoczęliśmy latem, niestety musiały ulec zawieszeniu, dlatego że przyszedł nowy minister, nowa ekipa wraz z ministrem, musimy pewne rzeczy zacząć od nowa. Nie wiem, jakie będzie nastawienie na przykład nowego ministra zdrowia bo to jest tak, że decyzja o odłączeniu podejmowana jest przez Radę Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw zdrowia. No, ale, przepraszam, no, nowy minister, ale stary minister też w ostatniej chwili zrezygnował. No wycofał się. Na ostatnim posiedzeniu rządu się wycofał. My nie składamy broni, mamy pewne pomysły, uważam, że należy by sobie wyłożyć bezwzględnie.
mamy, czuję, że mamy poparcie mieszkańców naszego regionu, którzy dobrze wiedzą, że oddawanie tych pieniędzy, które są naszymi pieniędzmi tutaj pracowanymi, jest niedopuszczalne. Mamy świetną jednostkę działającą i ku chwale, tak powiem już może patetycznie, i miasta, i regionu, i nie widzę powodu, dla którego nie będziemy mieli o to dalej walczyć. Liczę na wsparcie. Boję się tylko jednego, drodzy Państwo, że imię pewnych celów politycznych może to być blokowane. No niestety, jeżeli polityka za bardzo wchodzi w strefy pewne merytoryczne, to nigdy to na dobre na nas nie wychodziło. No, nigdy. Nie będzie się opłacało wykazywanie... To po co mamy pracować naprawdę ponad siły? My naprawdę pracujemy dużo ponad siły, dlatego że chcemy mieć te zyski, chcemy mieć pewność, bezpieczeństwo finansowe, może być zakup nowych urządzeń, sprzętu, to wszystko kosztuje. W tej chwili kończymy nowy budynek, w przyszłym roku będzie gotowy, nawet Państwo o tym nie wiecie. Będzie mamy nowy budynek z dodatkową diagnostyką radiologiczną, z badaniami naczyniowymi radiologicznymi, kolejny tomograf, kolejny rezonans magnetyczny. O tym się na przykład nie mówi, a to będzie cały nowy pawilon. I na to trzeba pieniądze. Jeżeli pieniądze oddamy, no to z czego będziemy takie rozbudowy prowadzić dalej? Smutna konkluzja taka, że... Musimy walczyć, prosimy Państwa jako media o wsparcie tutaj. W Polsce po raz kolejny... Nie, polityczna, my będziemy walczyć, a media chcemy, żeby nasze tutaj lokalne to nagłaściały, nas wspierały. Po raz kolejny karany jest w Polsce ten, kto ciężko pracuje i ma wyniki, zamiast być nagradzanym. Tak bym też to określił. No może też polityka ma tutaj znaczenie, prawda? Zdecydowanie jestem przekonany. Może nawet większe niż praca i pieniądze. Przejdziemy może jeszcze do jednego tematu, który wyciągnąłem z nowin ze środka numeru, ale wiem, że to jest taki konik pani redaktor Licheckiej. Biała Brama. Tak, Biała Brama. Że została zasypana definitywnie. Zamiast historycznie zabytkowych murów są takie czerwone wzorki, szlaczki na bruku. Proszę Państwa, zamalowane. Uważam, i tutaj zwracam się też do pana doktora Wygody, który jest radnym, że to jest wielki skandal dla miasta, które nie potrafiło wyasygnować naprawdę niewielkich pieniędzy na to, by dobrze upamiętnić ten zabytek. W maju przedsięwzięliśmy jako redakcja taką akcję społeczną Nie zasypujcie Białej Bramy. Zebraliśmy ponad 800 podpisów pod petycją do prezydenta i przewodniczącego Rady Miasta. Pan prezydent jako organ wykonawczy odpowiedział na tą petycję negatywnie, że nie znajdzie pieniędzy. Jest już pomysł. Ten pomysł właśnie możemy oglądać na ulicy Basztowej. A przyszłością dla tego zabytku jest makieta, jak również stosowny opis. Nie wiemy, kiedy to będzie, ponieważ tydzień temu rozmawiałam z rzecznikiem Markiem Jarzębowskim. Nie przedsięwzięto jeszcze żadnych projektów, nie zlecono żadnych prac. To jest na razie w fazie wizji. Myślę, wojewódzki konserwator zabytków zaakceptował to rozwiązanie, ponieważ jak się dowiedziałam w biurze konserwatora, taka jest doktryna konserwatorska. Tak się po prostu w Polsce upamiętnia zabytki. Tak ma Wrocław, tak ma Kraków i takie doktryny się stosuje. Natomiast co my zobaczymy na Basztowej? My na Basztowej zobaczymy trzy rodzaje kostki w różnych kolorach, ułożonej według archeologów tak, jak przebiegały relikty archeologiczne, średniowieczne. Ale konia z rzędem temu, kto rozszyfruje znaczenie tych kolorów i co przedstawiają. Taką puentą tego działania miasta w porozumieniu z konserwatorem, bo tak należy to powiedzieć, jest komentarz jednego z internautów, który podsumował to, że to jest fantastyczne wejście do antykwariatu, tak zostało zaznaczone. Ludzie po prostu nie wiedzą, co przedstawiają te kostki, te kolory i się nie dowiedzą, jeżeli to będzie dalej w ten sposób prowadzone. Tam ma być jeszcze tabliczka, która opisze ten zabytek, no i makieta, na którą bardzo liczymy, ale jest to na razie wizja i plan wielki. Wspomnieliśmy o tym, że takim oficjalnym powodem był jakby brak środków na te działania, ale czy to nie jest Państwa zdaniem tak, że w Gliwicach brakuje też takiej fantazji troszeczkę, takiej ambicji, wyobraźni, żeby wyjść trochę przed szereg, zrobić coś nietypowego, niecodziennego? Brakuje takich przedsięwzięć, które by jakoś tam też mogły Gliwice rozsławić w taki nieformalny sposób. Brakuje wiedzy na temat znaczenia takiego zabytku. Wiedzy w tym sensie, że pójdę, zobaczę, dowiem się, przeczytam. Doktor Piotr Boroń, który w tej chwili zakończył pracę nad bardzo ważną książką Dawne Gliwice, poświęca Bramie Białej, czyli fortyfikacjom, najważniejszym średniowiecznym fortyfikacjom miejskim z XIV wieku, odkrytym w maju 2015 roku. To jest naprawdę wyjątkowa okazja, żeby pobawić się trochę historią,
poznać historię własnego miasta, ale myślę, że ten, kto decyduje, nie jest tym w najmniejszym stopniu zainteresowany. Taka jest moja smutna konkluzja i taki mój smutny wniosek, ale to nie dotyczy tylko Białej Bramy, bo mieliśmy w ostatnim czasie okazję przekonać się, że dotyczy to wielu, wielu zabytków w mieście. No niektóre mają szczęście, niektóre mają zdecydowanego pecha, no ale brakuje też wizji i wiedzy. O, tak bym to nazwała, wizji i wiedzy, bo ta wiedza jest konieczna, ale wiedzę można zdobyć bardzo szybko. Po prostu są specjaliści w mieście, którzy się tym zajmują, parają się na co dzień. Nie wystarczy ich tylko poprosić, żeby tej wiedzy udostępnili to wszystko. Ja bym nie chciał za rzecznika miasta robić, bo nie taka moja rola, natomiast tych zabytków jednak ostatnio trochę zostało z miejskiej kasy odrestaurowanych, ale to że nie będziemy o nich rozmawiać, bo to gdzieś tam wcześniej też pisaliśmy. Tak. Dom przedpogrzebowy, tam fragmenty murów, z tego co ja ostatnio pamiętam, z takich rzeczy. Również nieopisane. Tak, to prawda. No, na pewno kościoły i tym podobne rzeczy, choćby ten, o którym Państwo piszecie na pierwszej stronie. To prawda. Natomiast ja się przyznam do tego, że nie wiem, jak wyglądał Państwa pomysł na zagospodarowanie tego terenu. Brama Raciborska w sposób taki bardzo ładny została uwidoczniona. Tam była. Aha, no okej, okay, to nie wiedziałem. W każdym razie tam rzeczywiście były możliwości. Jest duży plac, można to było zrobić. Jak Państwo sobie wyobrażali? Mogę jakoś to skomentować. Brama Raciborska jest osobnym przypadkiem, ponieważ jakby upamiętnienie tej bramy nastąpiło w latach 80. I to jest bardzo ciekawy przypadek. Wtedy władze PRL-owskie nakazały Milicji Obywatelskiej udostępnienie tego, zamknięcie tego terenu, bo to była tak zwana przelotówka z komendy prosto na ulicę. Kazano ten teren zamknąć, odbyły się badania archeologiczne i zabezpieczono tę bramę Raciborską w sposób fatalny, bo ona jest jakby w dole i wszyscy myślą, że to są jakieś podziemia, a to brama, no więc nie dyskutujmy już jakby o tym, jak to wykonano. Rzeczywiście jest tablica upamiętniająca. Ale to, co wszyscy myślą, że tam to był właśnie brama. Tak, to tak, nie, to jest nie, to właśnie, to jest dlatego mówię, że kontrowersyjny, ponieważ, no dobrze, nie skierujemy się już o sztukę, jest upamiętnienie, tak, jesteśmy wszyscy szczęśliwi. Naszym pomysłem, bo takie było pytanie na upamiętnienie tego zabytku, było przykrycie specjalną płytą, która pokazuje, jak wygląda zabytek in situ, czyli w miejscu, gdzie on się znajduje. To było proste i niekosztowne, tak bardzo, porównywalne, a nawet tańsze niż na przykład fontanna na placu Piłsudskiego, o wiele tańsze, ona kosztowała 3,5 miliona, to zabezpieczenie było nieco tańsze. Oświetlenie, klimatyzacja, czyli tak jak to robi Kraków, Wrocław, Warszawa, Mały Olsztyn i tak dalej, i tak dalej. Jest mnóstwo przykładów na takie upamiętnienia. Wiem, że miasto nie rozważało takiego pomysłu w ogóle. To też jest ciąg komunikacyjny z jednej strony. Tak, to jest 20 metrów ulicy do zamknięcia i była wola podmiotów, które tam się znajdowały. Zrobiliśmy takie małe rozpoznanie, żeby zamknąć dla ruchu bez szkody dla komunikacji. Dowiedzieliśmy się, że to jest bardzo ważny szlak komunikacyjny Starówki, jeden z ważniejszych, nie sądzę. Poza tym... Brama wjazdowa do miasta, jakby nie było. No tak, poza tym jakby wytworzył się pewien obyczaj wśród kierowców poprzez zamknięcie tej ulicy przy remoncie Starówki, że poruszali się już gotowym objazdem. I wyłączenie tej 20-metrowej ulicy nie stanowiło wielkiego problemu, to jest kwestia decyzji, tej decyzji nie podjęto. Ale jest jaskółka, ponieważ dyrektor biura konserwatora wystąpił z takim wnioskiem do miasta, żeby na tej ulicy pojawił się zakaz parkowania ze względu na opis, który będzie towarzyszył temu upamiętnieniu. Z tym zamykaniem ulic na Staromieście to jest w ogóle obszerniejsza historia. Jak tylko się zaczynał remont tych uliczek wszystkich, była jasna deklaracja Urzędu Miasta, że one będą po zakończeniu remontu zamknięte. Stare Miasto będzie takim deptakiem dużym, już nie tylko rynek, ale wszystkie uliczki. I nagle remont się kończy, okazuje się, że jednak nie będzie zamykany, bo w międzyczasie pojawiło się płatne parkowanie, więc teraz to już nie ma też znowu ekonomicznego uzasadnienia. Były też takie inicjatywy, tam grupy społeczników, żeby na przykład pojedyncze ulice zamknąć, ulicę Średnią na przykład, czy Plebańską, która jest teraz taką jedną z ciekawszych ulic pod tym względem restauratorskim. No też one są negatywnie opiniowane. To jest kolejny taki
przykład tego, że jak urząd miasta coś zapowiada, obiecuje, no to nie należy się do tego niestety przywiązywać zbyt mocno, bo potem się można rozczarować. Ja pamiętam, jak padła propozycja parę lat temu, że policji też stanu urzędnika, a policji często będzie już zabytkowy tramwaj od dworca do rynku, prawda? I to już te pracują, jeżeli to będzie fajny pomysł. Oczywiście pomysł od razu traktowałem jako humoreskę, bo to nierealne było. Jak widzimy dzisiaj, nierealny cel. Wracając do tematu uliczek, myślę, że nierealne byłoby zamknięcie całej starówki zupełnie, bo nawet mówiąc o mieszkańcach, którym przecież należy jak dojazd, to do wielu lokali byłby ciężki dojazd, nawet dostawa towaru, sprzętu i tym podobne rzeczy. Ale rzeczywiście można byłoby tak popracować, żeby pewne uliczki ciekawsze wyłączyć, zapewnieniem dojazdu w pobliże innymi uliczkami. I to rzeczywiście taki przegląd tych miejsc, które mogłyby być włączone, wyeksponowane jako na przykład deptaki, warto by dokonać. Argument ekonomiczny, który pan powiedział, myślę, że nie jest najlepszym do końca, jeśli chodzi o opłatę parkowania, dlatego że jak nas przekonują, że pobór uzyskiwany z parkometrów w zasadzie zabezpiecza tylko finansowanie tego systemu i nie stanowi dochodu dla miasta. Więc czy będziemy go pobierać, czy nie będziemy pobierać, to tak człowiek na tym miasto wychodzi na zero, jeżeli te argumenty przyjmiemy, o których nam się mówi, że z tego opłatnego parkowania zyski idą całości na obsługę tego systemu. Więc nie widzę powodu, dlatego nie można było wrócić. Możemy chęć na temat porozmawiać. Pytanie jest, musimy pamiętać, zadawać sobie sprawę z jednego, że zawsze w tym momencie pojawia się grupa mieszkańców oraz właścicieli lokali niezadowolonych z tego, że u nich na przykład nie będzie można podać bezpośrednio pod dom, mieszkanie, zakład, firmę, restaurację. Będą. No, to też będzie w sensie koszt życia na starówce. Niestety musimy z tego zdawać sobie sprawę. Miejsce jest atrakcyjne, może dla mieszkańców sami aż na to, zwłaszcza w pobliżu rynku, kiedy niektórzy się skarżą na różnego typu eventy, ale trzeba brać pod uwagę to, że jeżeli mamy jakoś holistycznie podchodzić do tej starówki, to trzeba uwzględnić różne aspekty. Być może wyeksponowanie których ulic zamknięcie byłoby tu słuszne. Znaczy to jest historia, którą przyszedł też nasz klicki rynek, który jeszcze 40 lat temu był otwarty dla ruchu. Pamiętam, to pole rosło jeszcze i parkingi były pamiętam. Parkingi, były samochody, w pewnym momencie on został zamknięty, a dzisiaj nam się wydaje, że on zawsze taki tak był. Tak jest. Kompletnie tego nie pamiętamy. Myślę, że z tymi innymi ulicami byłoby podobnie. No oczywiście, że to nie muszą być wszystkie ulice, tym bardziej, że tam jeszcze jest kilka parkingów, chociażby na Placu Inwalidów, tak, które gdzieś tam powinny być dostępne. Jest ulica Bednarska, która stanowi gdzieś tam kontrkierunek dla Dolnych Wałów i też jest potrzebna dla układu komunikacyjnego. Natomiast takie właśnie ulice Plebańska, Raciborska, Średnia, gdzie kwitnie to życie takie imprezowe, no to jest zdanie wielu osób pierwszy taki, że tak powiem, rejon do zamknięcia. Były też zapowiedzi, że na Starym Mieście pojawi się tak zwana strefa zamieszkania. Te znaki ograniczające prędkość do 20 km na godzinę, dające pierwszeństwo bez względu pieszym, no tego też na razie jeszcze nie ma. Nie wiadomo, czy będzie. Ja myślę, że możemy, to ma dobry problem, dobrze powiedział, myślę, że możemy na spokojnie nawet chętnie na razie do tego wrócić. Natomiast ja powiem tak, ostatnio mam mało czasu, ale zadałem sobie trochę, tak powiem, brzydko wolnego, przyszedłem się po starówce parę dni temu, po Starym Mieście, wokół rynku, w uliczkach. Jestem zaskoczony, jak bardzo zaczyna tam rozkwitać właśnie życie, jeśli chodzi o lokale, knajpki, restauracyjki, bardzo ciekawe puby. I to jest dobry prognostyk. Gdybyśmy tam ułatwili właśnie ludziom dojście, spokojny przemarsz, przyjdzie lato, wystawienie ogródków, wystawienie stoliczków, no, aby się prosiło, wtedy to zacznie żyć jeszcze bardziej. Nie będziemy takim miastem, które ma, bo jeszcze nie tak dawno było tak, że godzina 22, jestem tylko na rynku, coś się działo, wokół było pusto. Nic. A teraz widzę na tych uliczkach wokół rynku, w wielu miejscach ludzie się gromadzą. Obawiam się jednego, że gdyby tych kafejek było jeszcze więcej, to mogłoby się okazać, że popyt nie nadąża za podażą. A, no to albo na odwrót. I za chwilę zaczęłyby bankrutować, bo skoro tym się udaje, to tobie też otworzymy kawiarenkę. Tak? To jest ryzyko inwestora. To jest bardzo fajny plan. Wszyscy byśmy chcieli, zwłaszcza te ulice, o których pan redaktor mówił, tak? Raciborska, Średnia Plebańska, tamto życie może nie kulturalne, ale imprezowe na pewno się teraz przeniosło. Nawet chyba bardziej tam niż na samym rynku. Natomiast no myślę, że zaraz, gdybyśmy wyłączyli tylko fragment, pojawią się głosy, dlaczego tamtym zamknęliście, a my tu na Bankowej, Bytomskiej jesteśmy gorsi, też nam zamknijcie. Więc musielibyśmy rzeczywiście ten cały krąg otoczony Górnymi i Dolnymi Wałami wyłączyć z ruchu. Ja się boję tylko jednego, że Polak potrafi. I rzeczywiście trzeba by było zrobić dojazd mieszkańcom, trzeba by było zrobić dojazd w zaopatrzeniu.
a za chwilę różne cwaniaczki i tak by tamtędy jeździły, bo przecież ja tylko tutaj do mieszkańców, ja tutaj do kolegi, ja tutaj i tak niby byśmy zamknęli, a te auta dalej by tam były i pewnie byłby ten sam problem, co z parkomatami, że ludzie, którzy kontrolują, by tam chodzili, cały czas chodzili, wlepiali mandaty, trzeba by się było odwoływać i tak dalej, i tak dalej. No. Ja myślę, że tutaj też jest jakby do miasta pytanie o pomysł na tę przestrzeń, bo bez pomysłu możemy mu dyskutować, czy zamykać, czy nie zamykać, ale to miasto powinno mieć pomysł, jak zaaranżować, jak zagospodarować najważniejszą przestrzeń w mieście, czyli starówkę. Musi się na coś zdecydować, albo chce mieć fajne miejsce spotkań, a nie mieć samochodu, albo chce mieć samochody i miejsca spotkań, co się wyklucza, ponieważ jeżeli tworzymy kawiarenki i wychodzimy na chodniki, to konsumujemy i bawimy się wśród samochodów. No chyba nie o to chodzi, prawda? Więc jakby decyzja też jest istotna i wizja też jest istotna. Od czasu zdarza mi się bywać tam w tych kawiarenkach i zazwyczaj to jest życie nocne i wtedy tych aut tam aż tyle nie ma. Tam wtedy są naprawdę mieszkańcy, a tych mieszkańców jest niewielu. Okazuje się, że tych aut stoi kilka na Plebańskiej, naprawdę kilka. Rzeczywiście fajnie by było, gdyby ich w ogóle nie było, albo przynajmniej, nie wiem, stawały tylko po jednej stronie, co też jest problematyczne, bo oczywiście knajpki są po obu. No tak, ale tak jak mówię, kwestia wizji tej przestrzeni. No tak. Na co się decyduje? Tu się z jednym panią absolutnie muszę zgodzić. Nie możemy zostawić tego miasta na żywioł, to się mówi, prawda? Trzeba mieć koncepcję. No to tak, bo to, ale to wiele stref, na tej stronie jest na żywioł rynku, tak powiem, bo z rynku, w sensie mówię rynku, czyli działalność gospodarcza, a nie rynku jako przestrzeni. Reguły rynkowe muszą takie działania. Nie, niestety, to jest zbyt cenna przestrzeń, żeby on tak spuścić po prostu na żywioł, niech się rządzi swoimi prawami, no czy jest to prawa rynku. Mniej lub bardziej bezwzględne, ten sam pan to powiedział przedtem. Natomiast tu trzeba faktycznie może pomóc, nawet dać pewne ulgi, preferencje, wspierać pewne działania. Tak, zachęcić, zmotywować. Miasto powinno wyindukować charakter tego starego miasta. Była taka stara koncepcja jeszcze profesora Opani, który, ale to lata temu, przygotował taki projekt architektoniczny, kulturalno-społeczny, można powiedzieć, na naszą starówkę, ale on chyba spoczywa nawet w szufladach pana sekretarza Karasińskiego, więc może warto rzucić okiem. Dziękuję i troszeczkę rzucić. Tam przepięknie była rozwiązana mała architektura, taki aranż. To jest do wykorzystania, bo to jest w klimacie tego, co teraz tam się... Że pamiętajmy, że nasze miasto, co by na nie mówić, w dużej części jednak zarządzane, jeśli chodzi o finanse, w sposób dosyć rygorystyczny i staranny, nie jest miastem biednym. Za chwilę skończą się duże inwestycje. Skończą się duże inwestycje, na które ułożyliśmy duże pieniądze i kładziemy jeszcze. No, za chwilę przestaną one być elementami kosztochłonnymi i z przyzwoitym budżetem możemy coś przez najbliższy parę lat zrobić. Ja myślę, że w takie miękkie projekty trzeba by było zainwestować. Właśnie w przestrzenie dla ludzi, tam gdzie człowiek się dobrze czuje, tam gdzie mieszkaniec się dobrze czuje u siebie, żeby mógł przyjemnie. Musimy oczywiście pamiętać jeszcze jednej rzeczy na końcu, tak. O Starówki, że o Starego Miasta, że bać musimy o to Stare Miasto, tylko też musimy pamiętać o jednym, że to jest jakiś tak zawsze wizerunek miasta, charakterysta jego wizytówka, ale no też pamiętać, że nie możemy zapomnieć o tych strefach dalszych, prawda, bo często mieszkańcy się skarżą, odległy dzielnic, zwłaszcza, że wszyscy myślą tylko o centrum, prawda, a o Łabędach, Sośnicy, Warińskiego, Czostropie się nie pamięta. Nie zawsze to żale zasadne, ale czasami tak. Dlatego ten zintegrowany pomysł jest ważny. Pieniądze mamy, inwestycje mamy, miejsca pracy mamy, czas zacząć nas to upiększać. Myślę, że tym optymistycznym stwierdzeniem zakończymy dzisiejszą dyskusję. Naszymi gośćmi, współgospodarzami tego programu byli Małgorzata Lichecka, Nowiny Gliwickie, Marek Morawiak, Tydzień w Gliwicach, pan dr Zbigniew Wygoda. Dziękujemy bardzo za uwagę Państwu. Liczymy na opinie, uwagi do takiej nowej formuły, nowego programu w Telewizji Imperium. I oczywiście już dzisiaj możemy zaprosić na przyszły tydzień na kolejne spotkanie w naszym studiu prasowym. Dziękuję bardzo za uwagę. Do widzenia. Dziękuję.